No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, a dzisiaj, moi drodzy, mamy trzecią rocznicę, trzecie urodziny Call of Duty Warzone. Dokładnie 3 lata temu ta gra pojawiła się na rynku, wtedy to wszystko się zaczęło i zdecydowana większość osób, które ogląda ten materiał, wtedy wpadła na mój kanał. Także, moi drodzy, no mamy dzisiaj taki fajny dzień. W związku z tą rocznicą twórcy przygotowali dla nas kilka niespodzianek w nadchodzących dniach. A dodatkowo już w następną środę, znaczy w przyszłą środę po prostu, 15 marca wlatuje update środka sezonu, sezon drugi, przeładowanie. Jeżeli więc chcecie wiedzieć, jakie nagrody, jakie nowości, to bądźcie pewni, że ten materiał obejrzycie do samego końca. Ja chcę wam jeszcze po raz ostatni przypomnieć, że jest konkurs na fajny sprzęt od SteelSeries. W tym filmie, który teraz wam się tutaj na karcie pokazuje, no musicie zrobić to, o czym tam mówię. Bierzcie udział, bo sprzęcik jest naprawdę fajny, no i chciałbym, żeby trafił on po prostu do kogoś z was. Na pewno trafi, być może właśnie do ciebie, gdy słyszysz teraz te moje słowa. A teraz, moi drodzy, przechodzimy już do tych zmian, do tych nowości, do tych nagród, do tych niespodzianek, które już od 15 marca w Call of Duty Warzone 2 i Modern Warfare 2 zaczną się pojawiać. Zostawcie jeszcze łapkę w górę z okazji urodzin Warzone 2, Warzone, po prostu Call of Duty Warzone, tak to nazywajmy. Zaczynamy od, moi drodzy, informacji standardowych, a więc po prostu od tego, że to właśnie 15 marca startuje sezon 2 przeładowanie. I co ten sezon 2 przeładowanie, moi drodzy, będzie w sobie zawierał? Przede wszystkim mamy nowy epizod rajdu, o tym wam już mówiłem, teraz mamy pierwsze screeny, pierwsze informacje o tym nowym epizodzie. Będzie to kontynuacja pierwszego, jeżeli nie graliście, to dalej możecie w niego zagrać, a jeżeli chcecie zobaczyć w moim wykonaniu ten rajd, to również tutaj wam się na karcie ten epizod pierwszy rajdu Atomgrad pokazuje. Fajna rzecz, także sprawdzajcie albo grajcie, bo naprawdę jest to fajne i chciałbym, żeby ten drugi epizod rajdu utrzymał ten poziom, jaki był w pierwszym. Także no, trzymam kciuki, żeby to po prostu wypaliło. Jeżeli chodzi o nowości, to dostajemy, moi drodzy, nową mapę do multi, 6x6. Teraz widzicie zwiastun tej mapy. Muszę wam powiedzieć, że wygląda to naprawdę fajnie i chciałbym, mam takie życzenie, żeby ta mapa była dobra pod competitive, bo uważam, że fajnym urozmaiceniem rankedów w tym sezonie 2 przeładowanie byłoby wrzucenie nowej mapy do rotacji i fajnie, gdyby ta nowa mapa właśnie do rankedów trafiła. Także miejmy nadzieję, że ona będzie fajna, no i że będzie mogła być grana w trybach competitive. Do tego wymagane jest sporo rzeczy, więc mam nadzieję, że twórcy o tym pomyśleli i taką mapę nam właśnie tutaj w sezon 2 przeładowanie zaprezentują. Jak ona się nazywa, ta mapa? Himmelmat Expo chyba. Tak, Himmelmat Expo. Taka zimowa, ale fajna. Takie po prostu resort spa w największym skrócie. Kolejna informacja dotyczy tego, moi drodzy. Ja sobie już do tego tutaj przejdę, że z okazji właśnie urodzin Warzone twórcy przygotowali dla nas szereg nagród związanych właśnie z tą okazją. Nagrody te mają nawiązywać do różnego rodzaju momentów i sezonów od startu Warzone, czyli od 10 marca 2020 roku. No i tutaj mamy przykład chociażby jednej z takich nagród, jest to schemat do nie wiem jakiej broni, nie jestem tego w stanie stwierdzić, jest to albo Rapha, albo coś tego rodzaju, tak czy siak taki schemacik i tutaj jest też informacja, że po prostu w sklepie do odbioru będą te nagrody od 15 marca, będą to jakieś schematy do broni, będą to wizytówki i różnego rodzaju takie rzeczy, które po prostu kojarzymy, jeżeli chodzi o nagrody darmowe. Będzie trzeba to odbierać właśnie w danym dniu, także logujcie się codziennie po godzinie 19 od 15 marca, by te nagrody odbierać. No i co? No fajny gest ze strony twórców. Jestem ciekaw, jakie dokładnie nagrody przygotowali, prócz tej, którą widzimy. Fajne nawiązanie dla tych ludzi, którzy grają w Warzone od jego samych początków. Nowością w sezonie 2 przeładowanie jest również nowe camo. W zasadzie dwa nowe kamuflaże do odblokowania. One są związane z tym eventem wyzwań Ronina, operatora Ronina. No i tutaj mamy, moi drodzy, informacje o tym, jak zdobyć
jedno z tych kamo. Jak widzicie, są to wyzwania, które są podzielone na kategorie broni. Mamy wyzwania na karabiny szturmowe, na karabiny bojowe, na PM-y, na RKM-y, na shotguny i tak dalej, i tak dalej. Opiera się to w większości o robienie headshotów. Także jeżeli ktoś na przykład wbija poliatomik obecnie, to fajnie jest poczekać, aż to będzie aktywne, bo możecie tak naprawdę wbić dwa kamo w jednym momencie. No i jeżeli wbijecie wszystkie, wykonacie wszystkie wyzwania, to otrzymacie takie finałowe kamo za to wszystko, które różni się oczywiście od tego w taki oto też sposób. Nie są to może jakieś wybitne kamuflaże, ale fajny dodatek do sezonu, coś przy czym można troszkę czasu spędzić, coś co dodaje dodatkowego celu w rozgrywce, także jak najbardziej na plus i fajnie, że coś takiego twórcy nam tutaj wrzucają. Do multi wracają też, moi drodzy, legendarne tryby. Przede wszystkim jeden z najlepszych trybów, jaki ogólnie w multi może być według mnie, czyli strefa zrzutu. Ten tryb debiutował bodajże w Modern Warfare 3 w 2011 roku i ja się od tamtej pory w tym trybie zakochałem. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest strefa zrzutu, to jest to bardzo podobny tryb do umocnionego punktu, z tą różnicą, że zamiast przejmowania po prostu takiego punktu, będąc na nim, spadają z góry paczki, po prostu care packages, z których można zdobywać killstreaky. W związku z tym, że jest to jedyna możliwość zdobycia killstreaka na tym trybie, bo nie można ich zdobywać po prostu zabijając innych graczy, no to wszyscy biegną do tej strefy zrzutu tytułowej, przez co mecze są dynamiczne, jest chaos, generalnie fajny tryb. Jeżeli nie graliście, to koniecznie go sobie w sezonie 2 przeładowanie przetestujcie. Do tego będzie również, moi drodzy, tryb wszystko albo nic oraz jeden w komorze, czyli takie bardzo fajne, casualowe, zabawkowe tryby, w których chodzi po prostu tylko i wyłącznie o zabawę. Także fajnie, że to wraca. Nie jaram się tym jakoś bardzo, bo są to tryby już dobrze mi znane i nie wiem, czemu nie ma ich od początku w grze, no ale lepiej późno niż wcale, z takiego założenia wychodzę. Kolejną rzeczą, o której chcę wam powiedzieć, jest oczywiście nowa broń, która pojawi się w formie misji. Będzie trzeba wykonać misję, żeby ją odblokować. Tutaj bodajże jest wypisane, co trzeba zrobić. Trzeba zdobyć 25 podwójnych zabójstw z karabinów wyborowych albo odblokować ją poprzez kupienie pakietu w sklepie. Nie róbcie tej drugiej opcji, chyba że wam się spodoba pakiet, bo to wyzwanie będzie banalne do zrobienia na multi albo nawet w Warzone tak naprawdę. No a jeżeli chodzi o samą broń, to jest to Tempus Torrent. Jest to karabin wybojowy z platformy M4, który cechuje się dobrą prędkością pocisków, wysoką szybkostrzelnością, no i dużymi obrażeniami. Odrzut ma być troszkę problematyczny na tej broni. Będzie trzeba go opanować zdecydowanie, co uważam za plus. Natomiast miejmy nadzieję, że broń będzie dobrze zbalansowana, że będzie warta po prostu odblokowania, czyli że będzie mocna, ale że będzie też wymagała troszkę skina i przede wszystkim, że wyrzuci i zmieni obecną metę w Warzone 2. Na to bardzo liczę i o tym nie będzie tutaj, bo nie ma o tym wzmianki, ale taką dla mnie najważniejszą kwestią w tym sezonie 2 przeładowanie jest to, żeby wleciał balans broni. Bo nie wyobrażam sobie znowu grania na te cholerne shotguny w Warzone 2 i w zasadzie cały czas metę na RKM-y. Fajnie właśnie, gdyby w mecie wylądował taki karabin bojowy, nowiutki, nie miałbym nic przeciwko, chciałbym, żeby tak było. W grze pojawił się również nowy odpowiednik nożów do rzucania. Są to shurikeny, które tutaj widzicie na zdjęciu. No, kosmetyczna zmiana, coś dla fanów takich ninja klimatów, zdecydowanie na plus. One bodajże dostępne będą dopiero po końcu drugiego sezonu. Nie za bardzo to rozumiem, ale no pojawiają się już tak ogólnie dostępne, czyli w sumie nie wiem, co rozumieć przez tą adnotację tutaj, ale shurikeny będą w grze, chociaż już do tej pory można było je znaleźć na przykład na Ashice. Także teraz po prostu będą występowały chyba we wszystkich dosłownie trybach, jakie mamy w MW2 i Warzone 2. Teraz coś, co no jest śmieszne, bo powinniśmy tutaj oglądać plany co do balansu broni, ale oglądamy plany co do przyszłych pakietów w sklepie, ale te pakiety są dosyć ciekawe, także nie skipujcie tego fragmentu w tym materiale. No ten pierwszy pakiet, szczerze mówiąc, dla mnie totalny niewypał.
nazywał. To jest Shredder, czyli postać z Teenage Mutant Ninja Turtles, czyli z tej bajki, z tej kreskówki, z tego komiksu z wojowniczymi żółwiami ninja. No i taki operator będzie do kupienia. Dla mnie nie dość, że wygląda słabo, to jeszcze będzie kosztował krocie, bo to będzie na pewno 2400 kod pointsów, ale okej, może jacyś fani są tej postaci i akurat dla nich to jest świetna rzecz. Natomiast dużo ciekawsze rzeczy dzieją się w innych pakietach. Przede wszystkim z okazji Dnia Świętego Patryka otrzymamy taki lekki update w Warzone 2, jak widzicie, polegające na tym, że zmienią się kolory rzeki i tęcza pojawi się na Almazrach. Do tego oczywiście będzie taki pakiet w sklepie typowego Irlandczyka, z Tracer pakiem oczywiście. No i szczerze mówiąc, całkiem spoko się ta broń, przynajmniej jedna, to jest KMR albo dajże, w pakiecie prezentuje. Do tego, moi drodzy, szereg innych pakietów. Kolejny bardzo podobny pakiet do skina za Nuka, a więc kolejna kontrowersja. Fajnie to znowu wygląda, jak widzimy jest to w klimacie złota. Fajny pakiecik również z Tracer pakiem. Bardzo podobny do jednego pakietu z MW2019, ale ogólnie zaczynam zauważać pewne podobieństwo co do różnych pakietów, że one między MW2019 a MW2, czyli Warzone 2, się niewiele różnią, co jest dużym skamem, biorąc pod uwagę, że dużo osób je kupiło już w Warzone 1. Jeżeli będziemy chcieli mieć bardzo podobne, to trzeba je znowu kupić w Warzone 2. No ale taki pakiecik będzie. Pojawi się w końcu, moi drodzy, operatorka Farah, czyli moja ulubiona postać z uniwersum, tak to nazwijmy, MW2019 i Modern Warfare 2 z 2022 roku w pakiecie generacja XRK. Wraz z operatorką Farah odblokujecie po prostu ten skin, który tutaj widzicie, oraz otrzymacie schemat taki do broni, który tutaj widać. I z tego co widzę, tutaj chyba Tracer paka nie ma, natomiast pojawia się Farah i fajnie, że lepiej późno niż wcale, bo tak jak mówię, jest to moja ulubiona operatorka. Pojawia się, moi drodzy, również zestaw z Kapitanem Price'em, więc będzie można również Kapitana Price'a odblokować. Co ciekawe, jest to zestaw połączony z rajdem, z rajdem epizodu drugiego, a oznacza to więc tyle, że Kapitana Price'a będzie można odblokować za darmo, kończąc rajd epizodu drugiego. Natomiast jeżeli będziecie chcieli odblokować inne warianty tego Kapitana Price'a, to będziecie musieli zakupić właśnie taki bundle w sklepie z Kapitanem Price'em. Także to jest informacja dla Was. No i kolejny członek Task Force 141 również w postaci zestawu w sklepie się w końcu pojawia. Mowa o Ghoście, czyli legendarnej postaci, chyba najbardziej legendarnej postaci w takiej formie w bundlu Deepwater. Również pojawi się w trakcie sezonu 2 przeładowanie. Ja się nie jaram, bo to jest płatna zawartość, ale w końcu przynajmniej fajne pakiety do sklepu trafiają, bo nie ukrywajmy, że do tej pory troszkę lipa pod tym względem była. Teraz tak, pojawi się nowa funkcja do Warzone 2 i Modern Warfare 2, która polega na tym, że będziecie mogli zakolejkować grę ze znajomym. W skrócie, jeżeli wasz kolega kończy jakiś mecz w Warzone 2, a wy wiecie, że już zagracie z nim następną gierkę, to możecie zakolejkować następną gierkę i gra sama wam rozpocznie kolejny mecz, sama was połączy w lobby. Jest to przyspieszenie i zautomatyzowanie tego całego procesu zapraszania graczy i tak dalej, więc na plus, ale jak to będzie działać, nie wiemy, natomiast taka nowość w sezonie 2 przeładowanie się pojawia. No i na sam koniec, moi drodzy, jest tutaj informacja, że oni mają jakąś współpracę również z jakimś komiksem pońskim chyba? No nie wiem, coś takiego. Nie wiem, czy jest wam to znane, czy nie. Informuję. Mamy też oczywiście kolejnego Majora w CDL-ce, także o tym jest kolejna informacja. I to jest, moi drodzy, wszystko, co mamy zawarte w tym blogu odnośnie sezonu 2 przeładowanie. Mam nadzieję, że dosyć zwięźle i dobrze wam to wytłumaczyłem. Zawartości jest sporo, natomiast bierzmy pod uwagę to, że nie ma tutaj wypisanych najważniejszych rzeczy,
na które bardzo liczę, czyli m.in. balans broni i poprawę oczywiście błędów, które dalej w Warzone 2 chociażby występują. Także trzymajmy kciuki, żeby prócz tej nowej zawartości właśnie wleciał balans broni i poprawa bugów. No a jeżeli chodzi o nową zawartość, to tak to wygląda. Dawajcie znać, co o tym sądzicie. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z chociażby takimi informacjami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, życzę Wam miłej reszty dnia. Zapraszam na streama, który prawdopodobnie, gdy kończycie oglądać ten materiał, jest odpalony na moim kanale. Także do zobaczenia również i tam. A teraz już ja się żegnam. Mówi Goldzor. Na razie.